Pełnowartościowe śniadanie to przede wszystkim od 20 do 25% wartości energetycznej, więc tego jedzenia musimy zjeść dużo. Co podstawą jest i zarówno śniadanie, jak i w ogóle piramidy żywienia, przede wszystkim produkty zbożowe, które bardzo często są unikane przez wiele osób, bo myślą, że produkty te są tuczące. Absolutnie nie, jeżeli są pełnoziarniste i z takich produktów właśnie powinno składać się śniadanie, czyli ciemne pieczywo, szare i ciężkie, taki typowy chleb na zakwasie, albo płatki owsiane. Mogą być też również różne kasze z owocami albo z warzywami. To też jest jakby podstawa, ten produkt zbożowy. Drugi produkt to przede wszystkim warzywa i owoce. I to nie tak, że będzie plasterek pomidora do kanapki, bo tego absolutnie nie liczymy za warzywo, tylko osobny pojemniczek czy talerzyk z dużą ilością warzyw i do tego owoców. Fajnie jakby w takim śniadaniu znalazło się również coś z dodatkiem białka, czyli albo nabiał odtłuszczony lub chudy twaróg, jakiś jogurt, serek wiejski, chude mleko, coś białkowego typu jajko, chuda wędlina, ryba, rośliny strączkowe, no i ewentualnie jakiś dodatek tłuszczowy, ale najlepiej w postaci naturalnej, czyli orzechy i pestki. Płatki owsiane można ugotować nie na samej wodzie, można je od razu ugotować na mleku. Tu polecam mleka roślinne, które są naturalnie słodkie, czyli jakieś sojowe, ryżowe, owsiane, migdałowe, które dostarczą dodatkowo cennych witamin, składników mineralnych. I oczywiście dodatek owoców tutaj jest jak najbardziej wskazany, lepiej świeże niż suszone, ponieważ te suszone dodatkowo jeszcze zawierają duże ilości cukru. No i wybierając płatki owsiane, pamiętajmy, żeby one były sypkie, żeby to nie były crunche czy granola, które dodatkowo jeszcze posklejane są miodem i ich wartość energetyczna jest bardzo wysoka. Śniadanie powinniśmy zjeść najpóźniej do godziny po wstaniu, bo jednak ta przerwa nocna, głodowa jest bardzo długa, zazwyczaj jemy śniadanie od godziny 18, tak do 20, 21 czasem. Także śniadanie to jest jakby nowy start, nowy początek i trzeba je zjeść najpóźniej godzinę od wstania. Jeżeli tego nie zrobimy, to faktycznie nasza koncentracja bardzo spadnie, spadnie stężenie glukozy i jest później oczywiście większe ryzyko tego, że w ciągu dnia zjemy więcej. No i też badania pokazują, że brak jedzenia śniadania powoduje zwiększone ryzyko nadwagi i otyłości.